Myślałam, że mi ten korek strzeli w ogóle, nie? Gorzej będzie z otwarciem szampana, bo ten korek to już na pewno pierdolnie w chuj. Ten alkohol dziwnie wygląda. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Przybyszewska 3 oraz Anchix. Rozpoczynamy zabawę sylwestrową, bo Sylwester jest dopiero o 12, ale zaczynamy zabawę sylwestrową z Montesanti La Perla Blue. Nie wiem, co to za alkohol, ale chcę pieniądze za tą reklamę, że was reklamuje goście. I ogólnie to ciekawie wygląda, bo to wygląda, jakby tam był brokat zasypany. W ogóle, więc hit, hitów. No. Ej, bo jak ja to kurwa zamknę, to znowu tego nie otworzę. I to będzie śmieszne. Dobra, nieważne. Tematu nie było. Chyba pora to coś spróbować. Jeśli ja się boję tego spróbować, to wygląda, patrzcie. Ujmij to jakoś tak, gdzie, jak to zajebiście wygląda. Mimo, że smaku jest takie samo. Nie otrujesz się, tylko mam nadzieję. Będzie na nich, że nam brokat dosypali najwyżej do widzia. Dobre. Tak się zaczął Sylwester. Taka zabawa mini. Takie testowanie jedzenia. Picia, sorry. Jedzenie, kurwa. Jedzenie to nie wiem, co my mamy takiego dobrego. Chipsy tradycyjnie, ciastka jakieś i tyle w sumie. Pora się bawić do białego rana. To na razie tyle i słyszymy się w kolejnych częściach. Wiem, że najlepszy początek trzeba, powrotem. Tu Anchix i Przybysz skoczył jednocześnie. Ugryzłam się właśnie przed chwilą. Sorry, najebałam się ogólnie. Teoretycznie. Jestem schylona w cztery dupy. A są tylko dwie dupy tutaj w domu. No ja i mój kamerzysta sam się dzisiaj nie pokazuje totalnie. Dzisiaj, tak dobrze mówię. Dzisiaj się nie pokazuje. Może jutro się pokaże, chuj wie, nie wiadomo. Czekamy do 23:30 po to, żeby zejść na dół do piwnicy, do mojej piwnicy. Czekaj, sztuczne ognie. I będziemy nakurwiać, przynajmniej ja będę nakurwiać sztucznymi ogniami. I do tego petardami. W ogóle przyniósł zajebiste ciastka. Polecam bardzo. Jakieś ruskie chyba. Bo słowackie bardziej. Nie ruskie, kurwa, nie, my nie Rusi. I oglądamy teoretycznie parodię sąsiadów, więc polecam bardzo serdecznie parodię sąsiadów tutaj. By Michał 2403910. Pozdrawiam tego człowieka, który zrobił parodię, bardzo zajebista jest. Nie śmiejemy się non-stop z tej parodii. On się śmieje przy okazji z tego, że jestem w chuj najebana. I cały czas się potykam, jak gdzieś idę i chodzę takim kurwa slalomem. Więc no. I obstawiam, że część moich znajomych jutro, jak wstanę, jak będę mieć kaca, to pewnie będzie na mnie wściekła, ale to już jest mniejszy szczegół. Jakby to powiedzieć, nie było filmu. O kurwa. Sorry. Serio, nadupcałam się. Ale film. Sorry, nie było filmów od bardzo długiego czasu, od lutego. Lutem był ostatni film, jaki nagrywaliśmy. Z kamerzystą wspólnie, oczywiście. Moim kamerzystą, nie kamerzystą, kamerzystą. Bo kamerzysta jest zjebany ogólnie. Według mnie i według innych osób, bo skrzywdził wiele osób. Ale to nieważne. Nie będę ciągnąć tego tematu, bo on jest zjebany po prostu, ale to już jest szczegół. Ale nie możemy się doczekać Sylwestra. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja coś mówić, ale zapomniałam aktualnie przez tą sytuację. I cóż, ale mogę powiedzieć, że w tym roku to jest ostat... O, to chyba to jest to, co chciałam mówić, nieważne. Witam was na filmie o 21:53. On też się spił, mój kamerzysta też się spił, ale to nieważne. On się mniej spił niż ja. Totalnie, on wam to potwierdzi kiedyś pewnie. Ale to już jest nieważne.
Może będzie z tego backstage, czy jak to się tam mówi. Będzie beka, ale chujowo. Ale zajebiście, w sensie jak będzie beka, nie ważne. Jest aktualnie 21:54, moi drodzy. Tu macie godzinkę. 21, sorry, 54, oczywiście. Wiem, że to jest chujowa pora na to, żeby się najebać. Ale to jest filmik, tak naprawdę nie ostatni, ale ostatni jako w tym roku, w tym przechujowym 2020 roku i nie spodziewam się, że 2021 będzie o wiele lepszy niż ten. Niestety to są marzenia, które się nigdy nie spełnią, że będzie o wiele lepszy niż ten, co jest aktualnie. Więc no, będą jakby dwa chujowe roki. Więc to jest jakby taki filmik sylwestrowy tym razem dla was. Z postaci tego, że najpierw nalewałam alkohol, a później się teoretycznie nim najebałam sama ja aktualnie. Po czym widać, ale to nieważne, kurwa. To jest aktualnie nieważne. Parę scen się pewnie z tego wytnie, ale to jest mniejszy szczegół chyba. Chociaż nie wiem, zadecyduje mój kamień z tego. Nie wiem, czemu mnie to bawi, ale po prostu Sylwester trzeba się dobrze bawić. Nie wierzę, że to sama mówię przez to, że przechodzę kilkanaście solidnych problemów dość, bo... Znaczy problemów, ale w tym danym roku skończyła mi się przyjaźń z dwiema osobami i aktualnie mi się to przypomniało parę godzin temu i dlatego jestem w tym momencie aktualnie najebana i tak, wolę na razie tak zwalczyć problem niż później, bo później w inny sposób go zwalczę, ale to już jest nieważne i w jaki sposób, bo to jest ewidentnie tylko moja osobista sprawa. Trzeba sobie jakoś radzić, nieprawdaż? No i ogólnie tak wygląda 2020, czyli chujowo, teoretycznie. Dzisiaj mam nastrój zjebany, totalnie jak wczoraj, przedwczoraj. Od kilku dni mam totalnie zjebany, bo moja mamusia zacna mi go zjebała przeprowadzką, ale to już jest inny szczegół, więc prawdopodobnie albo widzicie ten pokój ogólnie ostatni raz i mnie, póki co na jakiś czas, albo jeszcze zobaczycie, nie wiem kiedy. Moja mama będzie przechodziła poważną operację w 2021, teraz już mogę to powiedzieć, w styczniu. I ta operacja będzie dość poważna, bo ona będzie na odcinek lędźwiowy. I teoretycznie albo ją sparaliżuje podczas tej operacji, bo jest taka możliwość i to jest bardzo niebezpieczne, czego ja się obawiam najbardziej niż moja mama pewnie. Chociaż nie wiem, nie znam jej odczuć. Albo po prostu straci umiejętność chodzenia z czasem dopiero już po tej operacji. I moja mama chce się przeprowadzić tak na nie wiem na kiedy właściwie, nie mam pojęcia. A chce się przeprowadzić do bloków, gdzie będzie winda na pewno. Może być to ostatnie piętro, ważne żeby była winda albo parter dla niej. Teoretycznie. Bo ona myśli, że będzie chodziła po tej operacji. Ja też mam taką nadzieję, chociaż możliwe i całkiem raczej będzie tak, że nie będzie po niej chodziła, ale każdy, w sensie mama, ja i jej partner ma tą nadzieję, że będzie chodziła ona. I tego się na razie trzymam, bo jeżeli będzie chodziła, to tak, ale generalnie wkurza mnie bardzo tą sytuacją, że chce się przeprowadzać, bo wszystko jest teoretycznie za moimi plecami, oraz ja nie mam zdania na to wychodzi w tym domu, ale no to już jest mniejszy szczegół. Takich z prywatnych wam się nie będę udzielać, mi się wydaje. To już to jest na tyle, co powinniście wiedzieć co z tych prywatnych. No, ale generalnie 2021 udaje za chujowy rok. Znaczy jeszcze nie. Dopiero za 2 godziny. Bo jest 21:58. Ogólnie to sam od przyjaciela. Takiego mega, który może teoretycznie kiedyś będzie moim chłopakiem. PlayStation 2 dostałam i mamy w planach to z moim kamerzystą dzisiaj. Dzisiaj go uruchomić jeszcze. Tylko jak dojdziemy do etapu, kiedy ja wytrzeźwieję, co jest bardzo mało prawdopodobne, że w tym momencie w ogóle wytrzeźwieję. Ale to już jest szczegół. Może się uda, tylko że później tak się najebałam. Mniejszy szczegół, nie słuchajcie tego. Ale no. Raczej przez to, co się dzieje, ogólnie tak wyszła sytuacja, że jeżeli mi się cokolwiek przypomina, to wolę o tym zapomnieć i zapominam Sylwestra akurat poprzez alkohol tak naprawdę.
Co rzadko mnie ktokolwiek spotyka w takiej sytuacji, bo na co dzień nigdy nie pijam, jak jest to bez okazji. Bez okazji nie potrafię się napić, ani solidnie tak nawalić jak dzisiaj. A dzisiaj jest okazja, bo jest Sylwester i przez wszystkie takie problemy, znaczy wiem, że powiedziesz, że to nie jest ucieczka ogólnie od tych problemów, to prawda. No, tych wszystkich problemów generalnie, ale to już jest szczegół, więc komentarze pozostawcie dla siebie moim zdaniem. I nie hejtujcie, nie komentujcie w jakiś agresywny sposób, bo ewidentnie jestem wstawiona i to mój kamerzysta nawet potwierdził, bo się nawet śmieje, jeszcze bardziej uśmiecha. Woli się nie śmiać, żeby głos było słychać, jak się śmieje, ale wiedzcie, że on się z tego śmieje, bo aktualnie jestem w chuj najebana i to widać nawet po mnie, więc dobra, nie wiem, czemu mam tak z ręce założone, ale to jest bardzo dziwne. Nigdy tak rąk nie składam, więc teoretycznie widzieliśmy złożenie rąk. To wszystko wyjaśnia, bo nigdy do tej pory tak nie składałam rąk. Więc no. I myślę, że dalsza część będzie o godzinie 12, wtedy kiedy zaczną się sztuczne ognie, bo ja, jeżeli do tego momentu wytrzeźwię, w co wątpię. Ale raczej tak, bo powoli chyba do tego dochodzę. Dochodzę, kurwa. Źle to zabrzmiało. Macie dwuznaczne słowa, nieważne. O 12 godzinie idziemy na pole, znaczy przed 12 idziemy, żeby być na równą 12 i strzelać sztucznymi ogniami, przynajmniej ja strzelam. I później uruchamiamy petardy. Generalnie kupiłam zestaw, gdzie macie cztery małe te sztuczne ognie i później cztery te duże sztuczne ognie. I nie wiedziałam, że tam są petardy. I ja kupiłam osobno petardy, gdzie w każdym opakowaniu jest po 20 sztuk. Łącznie kupiłam 4 opakowania i tego jest 80 sztuk. Tych petard, najgłośniejszych chyba, czy coś takiego. A okazało się, że w tym całym komplecie tych sztucznych ogni są petardy inne jeszcze. Więc będzie huczno dzisiaj, będzie głośno. I szczerze za to przepraszam moich sąsiadów w razie czego, bo oni mają psy. No i teoretycznie ja też chcę mieć psa. I wiem, jakie to jest uczucie, no ale jak się bawić, to się bawić. To się wytnie, nieważne. Szkoda jest psów nie, no tak najbardziej to jest szkoda bardzo psów. Ogólnie jakichkolwiek zwierząt. W sensie ja mam myszkę japońską, która chyba aktualnie śpi, jak się nie mylę. Ala, śpisz? Nie śpisz. Nie śpi. Ona tam jest. Znaczy ja muszę na nią co jakiś czas dmuchać, bo albo udaje trupa, albo nie wiem, albo faktycznie zdechła, ale... Nie, Ala żyje, ona żyje sobie od paru miesięcy bardzo ładnie. Jest bardzo grzeczna w porównaniu do poprzedniej myszki japońskiej, ale to już jest szczegół. No i ogólnie Ala generalnie ma gdzieś tak naprawdę te sztuczne ognie, które są. Już ostatnio strzelali nam tam za oknem, ogólnie było bardzo głośno, jakoś z godziny temu, coś takiego. No, z godziny temu było bardzo głośno, bo nam puszczali sztuczne ognie, nie dało się nic powiedzieć totalnie, bo było tak głośno. I ale centralnie jak się na nią patrzyłam, to miała to gdzieś. Ona po prostu śpi dzień w dzień, noc w noc, potrafi spać, albo o drugiej wyjdzie i zacznie chodzić po klatce, a to jest zwykłe zwierzę normalne, bo to jest myszka japońska. Natomiast rybka też się widzę, dobrze ma. Sobie tam pływa, tylko akwarium trzeba będzie je za niedługo umyć, chyba jutro trzeba umyć. Potem jak zwalczę tego kaca, albo się nie kaca, bo kaca, to trzeba będzie umyć jutro akwarium rybce, znaczy jemu właściwie, bo to jest on. I on to jest Lewis tak naprawdę. Boże, przepraszam, nie Lewis, Louis. On ma na imię Louis. On chyba ogólnie ma wywalone totalnie na te sztuczne ognie, bo on ich w ogóle nie słyszy i wydaje mi się, że Ala jako myszka też tego za bardzo nie słyszy, choć ma chyba dobry słuch. No, ale generalnie w planach mam po Sylwestrze pójść do sklepu, do galerii, jak już otworzą potem 17 stycznia. Pójść kupić jej trociny, tam bardzo dużo tych trocin, bo ona potrzebuje. Znaczy teoretycznie nawet w tej pandemii można pójść kupić, bo oni muszą karmić te zwierzęta w sklepie, tak? No i przede wszystkim kupić jej te trociny właśnie, jedzenia nie trzeba, bo kupione jest na razie, więc jest dużo, bo to jest takie... Wiaderko z tym jedzeniem fulowe, tam jest nawet to wiaderko, ale no, tu stoi takie wiadereczko właśnie z jedzeniem, tego jest bardzo dużo i mi się wydaje, że to jedzenie starczy tak na miesiąc, może więcej, kto wie. Tamte wiaderko miała bardzo długo, dość, z parę miesięcy na pewno miała, więc no,
Teoretycznie chciałam jej przyjaciółkę, bardziej siostrę jej kupić, ale wychowanie dwóch myszek może być ciężkie, bo może jedna być agresywna i to będzie ten problem. Albo przez przypadek dadzą mi chłopca i będę mieć jakieś dzieciątka tych myszek i to będzie takie tragiczne dojść do wychowania. Nie, co z takimi małymi szczylami się robi? Nie doświadczałam tego i wolałabym tego nie doświadczyć, więc dlatego jej nie kupię chyba siostrzyczki, choćby ona chciała. Ale ty chcesz siostrzyczkę pewnie, nie? To może zobaczymy, czy ci kupię. Może ci kupię. Ale generalnie oprócz tych traci, miałam coś mówić. W sensie miałam coś jej kupić właściwie jeszcze. A, miałam generalnie Ali kupić nosidełko. Takie przenośne. To jest takie małe, czy takie na, nie, takie mniej więcej gdzieś jest. I ogólnie ono by służyło, bo ja bym ją wzięła do weterynarza w końcu. Bo miałam przez 2 tygodnie myszkę japońską, tą poprzednią, ale to było z rok temu na pewno. Czy tam parę miesięcy. Nie, no, wydaje mi się, że rok temu. Więc ona nie była u weterynarza. I mega się bałam nią zaopiekować, może tylko dlatego zdechła po 2 tygodniach, ale nie wiem. Nie mam pojęcia, może ma na coś chora. Ale pamiętam, jak braliśmy, znaczy ja brałam, to była bardzo zestresowana tak naprawdę. Jakby taką rzadką kupę robiła generalnie w pudełku, ale była bardzo zestresowana. Ale ona jest bardzo spokojniejsza od Annabel, od swojej siostry poprzedniej. Jest mega spokojna. Teoretycznie ona nie miała być tego koloru, jakiego jest. Ona oczywiście jest koloru biało-czarnego, czy tam biały i czarna plamka, czy coś takiego. Tak mi się wydaje. No i ten. A miałam brać, bo była taka ładna myszka. Ona była duża, bardzo duża, gdzieś taka była. Myszka japońska, tak podrosła, czy coś. Ogólnie myszkę rosną do 12 cm na pewno. I grubną pewnie, przez to, że dużo jedzą. Znaczy, no ale stworzenie, które bardzo dużo je. I co 2 dni praktycznie muszę je dosypywać jedzenie, żeby miała co jeść. I co weekend tak naprawdę, czyli co sobotę, czy jakby co tydzień wymieniam jej trociny, żeby miała świeższe, żeby się dobrze czuła i w ogóle. I sobie czasami chodzi po łóżka, dlatego specjalnie jest ten zielony koc, który jest tam. Ten zielony jest koc tylko dlatego, że ona tam zawsze jest i ona lubi po tym kocu chodzić. I inaczej bym jej nie wypuściła. Nie dałabym jej na samo łóżko, na samą pościel, bo by mi na pościeli nasrała, a jej bobki trudno jest zobaczyć gdziekolwiek. I ogólnie pewnie będą pytania, czy planuję kolejne inne zwierzęta. To tak, teoretycznie mam rybkę, którą się dobrze zajmuję, bo ma co tydzień zmienianą wodę praktycznie. Mam myszkę, która co tydzień ma wymieniane trociny, jedzenie i w ogóle, żeby nie było. Są zwierzęta bardzo dobrze zadbane, tylko patyczaki były, ale mi zdechły ogólnie, bo one w zimie nie mają co jeść za bardzo. Nie miałam jak zerwać, bo ten liście i w ogóle wszystko opadło totalnie, dno. Ale mam w planach patyczaki właśnie wziąć na wiosnę z powrotem, albo teraz jakoś, bo są dostępne z tego, co widziałam. Na pewno mamy w planach mieć psa z mamą, suczkę, Jack Russell Terrier, takiego jak ma moja przyjaciółka. Tricolor i jest to gładkowłosy. Bądź jeżeli nie będzie takiego, to szorstkowłosy i dwukolorowy, a nie tricolor. No i ten. Na pewno jak ja się już wyprowadzę, bo mam w planach się wyprowadzić, tylko nie wiem kiedy dosłownie. Nie mam pojęcia. Na pewno mam w planach mieć kota jeszcze do tego wszystkiego. Tak powoli oswoić tego pieska z czasem z tym kotem. No rybka będzie na miejscu, to wiadomo, tylko muszę ten klosz kupić taki do zamknięcia tego akwarium, bo mi się rozwaliła, to szkło mi się rozwaliło. No myszka będzie jak dużej, znaczy jak obie te zwierzątka dożyją. No i patyczaki oczywiście. To oprócz kota planowałam mieć jeszcze Fredkę. Jeża. Ostatnio w moim czasie serduszko skradł króliczek. Taki maleńki był. Tak, nie, no to jest, takie to jest duże chyba, ale taki maleńki był króliczek i taki mi skradł ostatnio serduszko w sklepie zoologicznym i
Teoretycznie mama powiedziała, że króliki śmierdzą, ale nie wiem, czy nie wezmę w sumie. Poczekam sobie do wypłaty, kupię mu kratkę, kupię mu jedzenie, babu i stanie gdzieś w tym kącie tutaj. No, tu jak jest kwiatek, to tam w tamtym kącie jakby stanie, czy coś. No i pies będzie na pewno pod kaloryferem, bo tu jest kaloryfer ogólny. No w tym kącie, gdzie jest krzesło, na pewno będzie koło. Znaczy nie tak, że pod kaloryferem, bo kaloryfer jak jest napięty, to on bardzo mocno grzeje. Tylko będzie tak koło kaloryfera, gdzieś tu może, czy coś takiego, będzie stało dla psa ten. I wiadomo, że jeżeli będzie pies, on pójdzie do kuchni, czy tam do pokoju, gdziekolwiek, to na pewno królika na chwilę wypuszczę, żeby sobie wziąć na ręce, czy coś takiego. I ten, albo myszkę. Jak dużej oczywiście, albo patyczaka, ale jak będzie pies w pokoju u mnie, to raczej nie wezmę wtedy zwierzęcia innego na ręce, albo żeby sobie pochodziło troszkę, bo pies wiadomo będzie gonił, więc no. O, Ala wyszła, możecie podziwiać Ale. Ale jest w tunelu właśnie i właśnie z niego wyszła. To jest Ala właśnie, to jest najsłodsza myszka, jaka mogła być i bardzo jest spokojna ostatnio. Cały czas jest w sumie spokojna, jest bardzo słodka. I dzisiaj miałam ją wyjąć na ręce, ale póki jestem najebana, to jej nie wyjmę. Chociaż mi mija chyba ta faza aktualnie, więc możliwe, że ją później wyjmę. Więc może później będziecie mieć aktualnie okazję ją zobaczyć jeszcze, jak ona będzie wyglądała na rękach czy coś. Bo stwierdziłam, że na nowy rok, bo ja się jej boję wziąć tak na dłoń, bo ona łaskocze bardzo i boję się, że mnie ugryzie. Ale ona ma jedzonko, jest dobrze karmiona i w ogóle. Myślę, że mogę spróbować ją na dłoń wziąć. Tylko najśmieszniejsze jest to, że ona bardzo łaskocze, bo ona ma delikatne łapki, ona jak chodzi na dłoni, to bardzo łaskocze. Ja tego nie lubię, bo ja się zawsze boję. W sensie telepoczę mnie wtedy taki ze strachu, jakby że ona mnie dziabnie, czy coś się stanie, czy coś. Ale myślę, że ją wezmę dzisiaj, tak mi się wydaje. Ogólnie to nie wiem, miałam mieć fretkę jeszcze, tak, fretkę, zaczynamy się na zwierzętach, taką dość upośledzoną rybę chciałam mieć, w sensie nie wiem, czy ja to mogę w ogóle rybą nazwać, sorry, bawię się naczynikami, bo mi ten utknęło, to coś mi utknęło, obrączka mi utknęła, a tu jest aktualnie naczynik z Ekipa to nosi tak naprawdę, więc on się tak reprezentuje na każdym t-shircie. Oczywiście nie na każdym, ale ogólnie tak się prezentuje, to znaczek E, czyli tak zwanie Ekipa to nosi. Wbijajcie na ten sklep oczywiście Ekipa to nosi i do lokatorów, którzy... Boże, lokatorów? Do osób, które ogarnęły ten sklep, czyli Fris, Karol Wiśniewski, czy Karol Fris Wiśniewski, nieważne. Po prostu Freeze. Wbijacie do Freeza, na profilu ma Frizoluszek na Instagramie, do jego działchy, jeżeli są razem, mam nadzieję, że są. Versov. Ona ma własny sklep też, więc wbijacie do Versov Store. Ona ma łańcuszki, ale nie ekipa to nosi, czy to coś. Ona ma ssówki i ona ma takie team ssówki, więc do niej też wbijajcie na pewno. Do poczciwego Krzycha wbijajcie, do Murcix czy Marty Błok. Do Mini Majka, Trąby Bomby, Wujka Łukiego, Fusialki. Jakoś już nie wymieniłam, to przepraszam, bo ja tak z pamięci nie powiem kto jeszcze, ale ogólnie ekipa to nosi Verse of Story i do nich w poszczególności wbijajcie na pewno, bo oni są warci tego, starają się dla wszystkich o wszystko, więc jest pięknie, ładnie. Wracając do zwierząt, jest taka ryba upośledzona. Ja nie pamiętam jej nazwy w ogóle, ale może znajdę ją na tym, na necie. Wpiszę na... Ej, ciekawe mnie, co by było, jakbym wpisała tę rybę upośledzoną. Ona ma takie... Albo wam ją opiszę, bo ja zanim ją znajdę... zanim ją znajdę... chwila, ryba wodna. Zanim ją znajdę, to trochę minie. Więc ona ma takie jakby cztery łapki ma tak naprawdę. Taki długi ogon, ma łapkę, dwie łapki tylnie, dwie łapki przednie, taki troszkę taki, no ma tak ogon, dwie łapki, tułów i przy początku ma właśnie tą łapki i ma takie ryj dziwne dość, ale szanuję tą rybę, bo jest dość komiczna i
spodobała mi się i bym ją chciała mieć, ale wpiszę ją na czterech łapach, może w internecie, może to coś tam. Ej, wpisało mi się z dupy Sylwester teraz aktualnie i what the fuck, i wyszło mi coś takiego z Sylwestra, więc nie wiem o co chodzi, ale to wygląda komicznie, nieważne. A wracając, ryba wodna na czterech łapach, na 4 litery, ale nieważne. Jezus Maria, mam nadzieję. Ogólnie ja mam rybkę bojownika i ona jest innego koloru, ale ja w sumie nie nazwę tego rybą, bo to nie jest chyba ryba. Nie, to nie jest ryba, kurwa, w sumie. Więc tak pomyślę, takie użyję tego IQ, pomimo że jest takie schylane, to jakby się zastanawiając, to nie jest ryba w sumie. Na chuje wpisałam rybę w takim razie. Zwierzę wodne pisze. Zwierzę wodne na czterech łapach. Dobra, jest git. Dobra, nie wiem czemu na czterech łapach. Pierwsze zdjęcie, jakie mi wyszło, to jest pies, kurwa, aktualnie. Ale dobra, później jest dziobak australski. I ja bym tego dziobaka nazwała na ich miejscu Pepe. To nieważne. O, Jesus, dobra, nieważne. Znowu mi pies wyszedł. I wiecie co? Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ta ryba. Kurwa, ryba, to nie jest ryba, przepraszam. To nie jest ryba, ale to jest to coś. To jest to coś dziwnego. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. I no mała pewnie to chyba to jest. Kamerzysta się do mnie śmieje, bo nie mogę ogarnąć, czy to jest to w ogóle. Miejmy nadzieję, że to jest to coś dziwnego. A wydaje mi się, że to jest to właściwie. To jest dość słodkie, jak to wyglądało w tym sklepie. Chciałabym poznać tego nazwę. Halo, excuse me. Excuse me. Excuse me. Nie, jak można nie wiedzieć o takim istnieniu takiej ryby jak ta. Kurwa, dobra. Stop it, to nie jest ryba, nieważne. Ale to coś było ostatnio w tym. W zoologicznym. To wygląda. To identyczne jest do tego. I nie wiem, czy to nie. To jest aktualnie chyba to samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wyłoszczę wam to jakoś tak dziwnie, ale nie wiem. Nie wiem, czy wam się to wyłoszczy, ale ok. To jest coś dziwnego. Coś takiego i takie coś chcę mieć w domu. Aktualnie. Czy generalnie. One potrzebują mieć mało wody. One nie potrzebują mieć tak jak bojownik, bo tam jest 30 litrów. I tej wody jest chyba mniej niż 30, bo ta woda spływa jakimś. O, sorry, wolę kamerzystę, nieważne. Ogólnie spływa tam woda trochę, jakby. Nie wiem jakim cudem. Nie mam pojęcia. Ale to coś, co wam pokazałam, to zwierzę, to zwierzę potrzebuje mieć tak. Jak macie to akwarium 30 litrów, to ono tak przy samym podłożu tego akwarium potrzebuje tego tak naprawdę wody. No i filtry tak naprawdę i tyle. I ona sobie chodzi po tej wodzie. To coś, to dziwne zwierzę. Ogólnie coś, oprócz tego zwierzęcia, chciałabym mieć też chomika syryjskiego na pewno. Spodoba mi się chomik syryjski, bo on ma to zajebiste takie policzory, takie, że on tu trzyma, ma tak, coś takiego. I mają to, że pokarmy tutaj trzymają w tych polikach i to świetnie wygląda. Aktualnie mam klatkę, która by pasowała do tego chomika. I byłoby tak, że klatka, akwarium. I tam pudło z patyczakami by było generalnie, a nie wiem, czy właściwie na nie terrarium nie załatwię. Bo miałam terrarium na nie załatwić i na OLX chyba kupię takie używane terrarium, to będzie dla patyczaków aktualnie, jak się uda, z czasem. A ogólnie moja mama nie podziela tego, że mogę nazwać się, że po prostu zoo otwieram w domu, bo jakby się nie patrzeć, mam myszkę japońską, mam rybkę, Luisa, no, myszkę Ale. Miałam patyczaki, których nie nazwałam, bo by się ich odróżnić nie dało tak naprawdę. Było na pewno dużo. 15 było tych dość dorosłych i 5 tam. No 5 minimum. 5 do 6, może więcej, może mniej, było tych małych patyczaków. I byłoby ciężko odróżnić, jakbym dała każdemu imię, bo to byłoby dość bez sensu, tak mi się wydaje. Ale to jest zwierzę, które na pewno chcę mieć jeszcze raz, ponownie, tylko tak na wiosnę bardziej.
Tak samo jak psa. Z kotem raczej nie wiadomo, nie myślę, że nie wypali przez tego psa. Tutaj przynajmniej, ale jak się wyprowadzę, już będę sama mieszkać, to może coś wypali. Będzie to taki mały kociak, on się przyzwyczai do tego psa, więc powinien się przyzwyczaić do niego. No pies oczywiście będzie oddany do trenerów takich najlepszych, żeby go wytresowali. Ją, przepraszam, nie go, tylko ją wytresowali jak najlepiej się da. Na pewno. I zobaczymy, jak to będzie. Czy żeby robiła te główne polecenia: siad, leżeć, waruj. Znaczy waruj to jest to samo co leżeć praktycznie. Może zdech pies, żeby robiła też. Zobaczymy, jak to będzie. Jakieś zwierzę jeszcze chcę? Oprócz tego. O, jeszcze chciałam mieć jeżyka na pewno domowego. Tylko to akwarium tak naprawdę jest gdzieś takie minimum. Akwarium jest gdzieś takie. Czy jeszcze szersze, znaczy jeszcze dłuższe takie. Ono by mi tak naprawdę, jak macie tutaj taką równość tego, od tej szafy do tego biurka ogarniętą, to tak na pół tego by mi terrarium chyba do tego zwierzaka zajęło, tak mi się wydaje. I poza tym, jeże, one głównie chodzą, takie domowe i każde inne jeże nawet, one dreptają nocą w sumie i można wtedy zadać pytanie: dokąd nocą tuptajesz? Dokładnie, każdy to pytanie zadaje i nikt na to pytanie nie zna odpowiedzi. Natomiast jeżdż domowy, dokąd tupta nocą? Tupta po swoim własnym terrarium, moi drodzy. Szuka jedzenia, znaczy może nie jedzenia, tylko chodzi i sobie spaceruje albo ogarnia sobie jakieś zabawy w własnym zakresie, jak ma jakieś zabawki, jak są jakieś zabawki dla jeża, to się na pewno nimi w nocy bawi. Ponieważ jeże są zwierzętami, które tak samo jak gryzonie, w sensie myszka japońska czy chomik syryjski, to są, czy tam szczury nawet jeszcze, to są zwierzęta, które najbardziej udzielają się w nocy. W dzień śpią, a nocą chodzą. Teoretycznie Ala właściwie pije, ale to nieważne. Przynajmniej piła i pije dalej znowu. Nieważne, przynajmniej pije. Z tego się bardzo cieszę. Ale jest zwierzęciem, które jest bardzo spokojne i ona czasami nocami potrafi spać. Jest godzina druga, też potrafi również spać, ale jak jest trzecia czy już czwarta, to tak zaczyna troszkę hałasować sobie. Tak jak teraz aktualnie zawsze kopie, ma jakąś pasję kopania jakichś dołków w tych trocinach i w ogóle. Właśnie aktualnie się wystraszyła, nie wiem czego. Bez przyzwyczajenia do tego, że głośno mówię. Znaczy nie aż tak głośno, jak się z mamą kłócę, ale to nieważne. Ale aktualnie. Ale jest bardzo spokojną myszką. Miałam przed nią myszkę japońską o imieniu Anabel. Mój były chłopak ją nazwał Anabel. I ona była bardzo, bardzo agresywna. W sensie też i very agresywna, ale very też. Hałasowała bardzo. I w nocy chodziła po całej swojej klatce. Tylko klatka była większa, te szczebelki były większe i ona z każdej strony potrafiła wtedy wyjść. I wychodziła faktycznie. No, ale za to, ale jest przynajmniej o wiele bardzo spokojniejsza niż Annabel. Ona sobie troszkę jakby wyjdzie na te szczebelki, tak jak teraz tu się maluch zbliża, albo wyjdzie po prostu. Gdzieś wyjdzie, nie wiem, jakby wychodziła, to by wychodziła gdzieś tylko dotąd, czy dotąd. Schodziłaby normalnie, by poszła sobie do domku, albo wokół tego, no i tak. I taka jest właśnie Ala. Ona jest o wiele spokojniejsza, z tego się bardzo cieszę. Chociaż w nocy czasami potrafi dać w dupę, bo jej zabawka ostatnio stała nie tak jak leży, albo była gdzieś tu przesunięta, albo stała normalnie tak pionowo do góry. Nie wiem, jak to Ala zrobiła, bo to jest Ala i ona ma swoje sposoby, jak to robi. I w ogóle aktualnie je chyba, bo słychać nawet. Ale ma swoje sposoby, żeby ją tak postawić i no. I co do kwestii zwierząt, to na pewno chciałabym mieć te, co wymieniłam. Zwierzęta łącznie z Fredką na pewno. Mojego brata to było marzenie mieć Fredkę. A moim marzeniem jest to, jak się przeprowadzę już totalnie, to mieć w meblach, tak w takiej szafie bodajże, szafie, wbudowane takie w chuj duże akwarium i tam są te rybki, bojownik jest jeden, bo bojowników teoretycznie nie można dać razem do akwarium, bo one się pobiją. O, sorry. Jak jest, to było do
Uważam, że kamerzysty w ogóle nadepnęłam teraz. Ogólnie jak się da bojownika z bojownikiem, to one szaleją i się biją. Prawdopodobnie. Znaczy, nie prawdopodobnie, tylko raczej tak jest. I ogólnie on miał swoją dziewczynę, bojowniczkę. I oni się nie bili. On bronił czegoś tam, a ona swego próbowała pojąć. I poprzedni bojownik właśnie chyba w ten sposób, jak się nie mylę. Siemandero ludziska! Aktualnie jest jeszcze dosłownie 9, 9 minutes do Sylwestra, do nowego roku, mordeczki. I spójrzcie na to. Petardziki, sztuczne ognie, szampanisko, wszystko jest pięknie, ładnie, czekamy do nowego roku. A więc ja zachęcam ogólnie do subskrybowania tego kanału, który będzie na palcu przynajmniej, taką mam nadzieję, gdzieś tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tam, albo tam, albo na czole generalnie. Przybyszewska 3 oraz Anchis. Do subskrybowania dwóch kanałów oraz wbijanie na Instagrama. A podłoga Przybyszewska. No i to jest ogólnie publiczne konto. Zapraszam Was również na przybyła do szewca, przybyła kropka do szewca. To jest prywatne konto odnośnie zajęć teatralnych poza sceną. Do tej pory chodziłam na zajęcia, ale na razie sobie robię przerwę z powodu dwóch osób, przez które nie mam przyjaźni, ale to już jest nieistotne, bo to było mówione wcześniej. Tak, aktualnie jestem dalej najebana, ale to nieważne. Ale zadowolona, bo będę odpalać tę cudeńkę tutaj akurat i będziemy pić, aż ja się spiję. Znaczy kamerzysta nie pije, bo będzie jutro jeździł sobie samochodem, ale ja muszę się zachlać, ale to się wytnie, to akurat to nieważne. No i zachęcamy do oglądania. Wpadajcie na kanał Anchix oraz Przybyszewska 3. Wpadanie na Facebooka Anna Przybyszewska. Na profilu będzie osoba, postać w krótkich włosach, czyli aktualnie ja, tylko nie ściętych, nie ostrzyżonych, ale z lampkami LED-owymi, w sensie świątecznymi na Facebooku. Dodawajcie, piszcie, jeżeli macie jakieś pytania. Oraz na IG piszcie też. No tak jak mówię, a podłoga Przybyszewska. Na DM możecie pisać również odnośnie pytań. Będę robić Q&A na pewno kiedyś, jak skończę z przerwą. Póki co będę robić Q&A i mam nadzieję, że napiszecie coś, żeby było jakieś pomysły na to Q&A. Oraz zapraszam na YouTube'a, tak jak mówiłam, oraz do mojego kamerzysty Patryk de Pro chyba. Tak, no. Na Instagrama również, więc zapraszam serdecznie. Pozdrawiam Was. Życzę tak zwanie szczęśliwego nowego roku, czyli tak zwanie Happy New Year. Thank you, next. Zapraszam na te kanały wszystkich, więc pozdro. Na razie, cześć, trzymajcie się, elo. No co? Nie wiem, ja nic nie czuję w tym momencie. Ścierpły mi ręce, w sensie rąk nie czuję nawet. To jest najlepsze. Pierdolę, nie wiem, w telefon trafić.
dobra, głowa mnie boli. Nie można.